26 września, 26 niedziela zwykła z Ewangelii Świętego Marka. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gasi. Bardzo mocne, radykalne słowa dzisiaj Jezusa słyszymy w Ewangelii. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na nasze życie duchowe, na nasze upadki, grzechy, pokusy, które nas dotykają, to można byłoby powiedzieć, że nic by z nas nie zostało, bo jak nie oko, to język, to ręce, to nogi, wszystko trzeba byłoby powoli odcinać. Ale Jezusowi chodzi o coś bardziej konkretniejszego. O zerwanie z grzechem. O to, żebyśmy rzeczywiście odrzucili ze swojego życia to, co nas zabija. To, co nas niszczy, to, co w jakiś sposób niszczy w nas godność dziecka Bożego, nasze grzechy. My do niektórych grzechów już się tak przywiązaliśmy. My przychodzimy do spowiedzi, spowiadamy się, dostajemy rozgrzeszenie, dostajemy pokutę i dosłownie za kilkanaście dni wracamy do tych grzechów. I te upadki są nieraz jeszcze cięższe, jeszcze większe. W sakramencie pokuty mówimy o postanowieniu poprawy. Jezus mówi konkretnie po czynach, po owocach ich poznacie. Starajmy się, abyśmy właśnie walczyli, żebyśmy z tymi naszymi słabościami, uległościami, pokusami próbowali w jakiś sposób je oddalać od siebie, w jakiś sposób gdzieś tam odrzucać od swojego życia, żeby one nas nie sprowadziły właśnie w stronę piekła, w stronę nasze upadki nie sprowadziły nas do tego, co nas zniszczy w wieczności. Po to są słowa dzisiaj Jezusa. Jezus po to nam mówi. Nawracajcie się. Można powiedzieć, że właśnie ta dzisiejsza Ewangelia to jest takie pogrożenie troszkę palcem Pana Jezusa i słowo nawróćcie się, zmieńcie. Starajmy się, żeby rzeczywiście każda spowiedź, każde nasze nawrócenie, przyjście do Pana Boga było ogromnym, ogromnym nawróceniem, pięknym nawróceniem. Coraz częściej spotykamy też w sakramencie pokuty, czy w rozmowach nawet, ludzi, którzy się nawrócili, którzy zmienili swoje życie, którzy walczą nieustannie. Jeśli się słyszy, że przy księdza ja próbuję, ja walczę, ja nie udaje mi się, upadam. To są naprawdę piękne rozmowy, piękne spowiedzi, piękne nawrócenia. Starajmy się to życie duchowe rzeczywiście upiększać, starajmy się to życie duchowe rzeczywiście w jakiś sposób przemieniać, żeby to nie było tylko takie jałowe, oschłe, tak, jestem wierzącym, ale radykalnie w nasze życie wprowadzić zmiany, które będą nas zbliżały nie w stronę piekła, upadku, dołu, ale w stronę nieba, tam gdzie jest Bóg i oczekuje każdego z nas. Na tę dzisiejszą niedzielę z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrej niedzieli, odpoczywajcie. Do zobaczenia jutro. Szczęść Boże.